Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Spornik Utasaterkusa. Dzisiaj zajmę się Fordem Mustangiem z 2024 roku, czyli autem, które dosyć już długo jest w grze, ale dopiero się nim zająłem, ponieważ dopiero niedawno w miarę nauczyłem się nim jeździć. Trochę mi to zajęło, bo jest specyficzny, no ale dobra, nie przedłużając, powiem Wam tylko tyle. Będzie on przetestowany na Barcelonie i na Polo Ricardzie, no i oczywiście. Setupy, setupami się podzielę i swoimi przemyśleniami, więc zapraszam do oglądania. To odnośnie setupu mogę się wypowiedzieć na temat torów, gdzie trzeba więcej skręcać. Czyli tutaj Barcelona jest przykładem, macie jedną prostą, część samochodów ma mniejszy wing, ale większość ma raczej maksymalny. Eee, co do setupu. Dla mnie, prostą prostu jest ustawić maksymalny tą na przodzie i na tyle, żeby auto po pierwsze skręcało, po drugie, żeby chciał więcej wjeżdżać w zakręt na hamowaniu, ponieważ z tym jest trochę problem. Elektronika. Zalecałbym siedzieć na ABS-ie 2 i kontrolę trakcji operować sobie w zależności od Waszych umiejętności oraz w zależności od tego, jakim to jeździcie. Od 3 do 6. Ja jeżdżę sobie na 5, to jest tak że stabilnie. Oczywiście trochę ogranicza, ale jest git. Paliwo to nie ma znaczenia, ja sobie zaleję 10 litrów, żeby pojechać sobie w miarę jakimś tempem. Mechanical grip. Nic odkrywczego, ale właśnie tutaj chcę Wam to pokazać, że ta uniwersalność jest bardzo dobra na tym setupie. Arp z przodu na 0 po to, żeby on więcej wjeżdżał w zakręt. Minimalny brake bias. I stresza Adams na 13, ponieważ lubię jak to auto jest trochę takie bardziej kontrolowalne. Dalej idąc, wheel rate czy mam stop rate na minimum, mam stop range na przodzie, na maksa. Z tyłu sobie możecie balansować. Ja ustawiam sobie 29, żeby fajnie z, yy, i gładko jechał. Możecie sobie zmniejszyć, żeby trochę więcej skręcał, yy, na przykład na 21 bądź mniej. Ale jak dla mnie, 29 jest stabilne i nawet bym powiedział zbyt stabilne, ale jest dobrze. Arb z tyłu operuje waszym trochę. Możliwościami skrętu Polecałbym raczej wachlować od yy, Tyłem właśnie niżej przodem czyli Jeżeli chcecie żeby auto mocniej skręcało to Ustawiacie sobie załóżmy z jedynka jest waszym startowym I do siedmiu dobijacie sobie maksymalnie ja na Barcelonie używam sobie 5. Dampery dosłownie tak jak Hymo Meta Setup i tak dalej jest Czyli zero, zero max max Aerodynamika Dupa na maxa do góry Bo nie skręca i wing również na maksa, bo tutaj nie ma jakoś dużo prostych, są dwie, ale aerodynamika jeszcze tak bardzo nie przeszkadza tutaj w rozpędzeniu się. Brak jest dosyć wysoko, ponieważ opony się nagrzewają, to też zobaczycie jak będę jechać. Ale e, wiecie, to trzeba ustawić już pod własne preferencje czy warunki pogodowe, jakie są na torze. Więc dobra, to ja się przejadę, pokażę wam, a potem przejdę dalej. No dobra, jak widzieliście, zrobiłem już czas. No i możecie sobie zobaczyć, że jest dosyć bardzo porównywalny. Mniej więcej cały czas ostrowałem w okolicach 1.43.3. Dwa razy spaliłem, to trochę mi gorzej poszło, bo tutaj na przykład w trzecim sektorze wyjechałem za szeroko, a tutaj na przykład w pierwszym sektorze wyjechałem za szeroko. Ale tak mniej więcej powtarzanie. Czyli widzicie, ten setup jest dobry nawet pod wyścigi. Jest bardzo łatwy do ogarnięcia moim zdaniem. Jedynie co, to mógłbym trochę lepiej pojechać ostatnią szkanę, jak też widzicie na nagraniu, i też jak mogliście zauważyć, lewa strona, pomimo, że mam przewody hamulcowe 4.6, miała po 94-95 stopni w trakcie okrążenia, więc trochę dużo. No ale tak by to wyglądało. Czy coś się zmienił w tym setupie? Jeżeli jesteście jeszcze trochę mniej zaawansowanymi kierowcami, znaczy słabszymi, trochę wolniejszymi, to możecie sobie zmniejszyć roll bar względem tego setupu i powinno Wam wystarczyć z zupełności. Dobra. Więc teraz przejdę na Riccardo, żeby wam pokazać setup z trochę mniejszym dociskiem. Dobra, jesteśmy na torze Polericard. Jak nie jedna osoba, która oglądała mnie kiedyś, wie, że ja tutaj jestem nie najlepszym kierowcą. Więc pokazanie tutaj setupu naprawdę musiałem trochę od siebie coś dać, by dobrze pojechać. Eee, opony, ta sama bajka, co w przypadku Barcelony. Elektronika dosłownie to samo zrobię. Możecie sobie tylko telemetry wymoczyć w sumie, bo ja korzystam z niej, wy możecie nie. E, paliwo, tak samo to nie ma znaczenia, tylko pamiętajcie, żeby hamulce 1.1 1 były. E, mechanical grip ja tutaj wolę mieć stir akurat 14, ale ogółem zasada jest mega podobna co do wszystkiego. E, dlaczego stir o większy ustawiłem sobie zamiast 13 14, Bo chciałbym, żeby to auto było trochę gładsze przy skręcaniu, ponieważ ma się tutaj dużo takich zakrętów, że się szarpie. Więc e, chciałbym, u, chciałem ułagodnić trochę jazdę, więc sobie zwiększyłem, przez co auto jest trochę mniej responsywne. Ale dalej mam możliwości skrętu takie same. Arba jak zauważycie mam mniejszego dlatego, ponieważ jeżdżę na mniejszym wingu. Więc musiałem sobie zwiększyć przyczepność na tylnej ośce. Dumpery tak samo. 00 max, max. I aerodynamika. No to prosta bajka. Tutaj akurat breakducky 6, ponieważ przody się grzeją. Tyły się nie grzeją, więc zostawiłem na 3. Ale tył jest na maxa, zawsze chcecie tył na maxa. I ty skrzydło mam na 5. Eee, co bym zalecał? Nie schodzić poniżej 4. Czyli 4 jest waszym minimum. 5 trochę dla stabilności. I oczywiście w górę, w zależności od tego, jakie macie proste, jakie macie warunki oraz jak dobrze się czujecie z samochodem. Jeżeli Was będzie zarzucał, to sobie raczej zwiększajcie. Jeżeli was nie zarzuca, możecie sobie zmniejszyć. Ja zostawiam sobie na linku 5, ponieważ tutaj jest fajny balans, jeżeli robicie hotlapa. I macie wtedy VMAXa akurat takiego, że na odcince piątki prawie jedziecie. A tutaj nim wyższe obroty, tym auto szybciej jedzie, bo ma akurat yy, pik mocy na samym szczycie. Więc sami zobaczycie na, samy, na prostej jak będę jechać. Więc dobra, ja przyjadę okrążenie, wam pokażę i potem podsumuję to szybko. Dobra, zrobiłem czas, pokazałem wam. Nie jest najwyższych lotów. Jak widzicie, pierwszy sektor mogłem dychę zdjąć na spokojnie. Niestety tutaj spaliłem dwa razy, a to było nie na pierwszym sektorze, tylko na trzecim. I nawet powiedziałem, że pierwsze okrążenie było, było najlepsze, ale już nie ma co, żebym wam pokazywał. Trzeci sektor jest naprawdę ciężki tutaj w Mustangu. Trochę słabo skręca. Może jak mu trochę więcej pojeździ, by się udało lepszy zrobić czas, bo powiem, około 50-0 mieć w Mustangu tutaj. No, ale trudno się mówi, pierwszy sektor był średni, drugi był OK, trzeci był słaby. Ale dobra, 534 to i tak jest szczyt dla niektórych ludzi, więc e, uważam, że jest OK. E, no dobra, to w takim razie to było wszystko. Przejdę do podsumowania i tam już się bardziej wypowiem. Jak widzieliście, Mustang nie był trudny do jazdy. Był naprawdę prosty, nawet taka osoba jak ja, która w ogóle nim nie jeździ, mogła zrobić jakiś taki byle jaki setup, taki typowo metowy, i to działało w miarę. To nie był setup żaden z nich, może przypominać, może i hy, może go setups, nieważne. To był mój autorski. Po prostu filozofia jest jedna, dlatego to tak wyglądało, a nie inaczej. Mam nadzieję, że przydał Wam się ten odcinek. Jeżeli tak, możecie napisać. Jeżeli nie, też możecie napisać i możecie dać propozycje, jakie byście chcieli odcinki zobaczyć. Ja już planuję tutaj w na, na najbliższym czasie serię. Trochę faktycznie powiedziałem, że późno jak na tą grę, ponieważ niedługo acf o wychodzi, ale sami sobie zobaczycie. Ja Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się krótko i na razie.